kształcić. Siedzę w psalmów, w 106 psalmie. W 34 wersecie, 35 jest napisane tak. O Izraelu, który wszedł do ziemi kananejskiej i miał za zadanie wytępić wszystkie ludy Kanaan. Kiedy wchodzili, Bóg powiedział, wytępisz wszystkie ludy Kanaan. Wytniesz do nogi. Taka dyrektywa była. Jest napisane, nie wytępili ludów. Tak jak Pan im nakazał. Ale zmieszali się z pogonami i nauczyli się ich czynów. Oddawali cześć ich bałwanom, które stały się dla nich pułanką. Kiedy czytałem to przez lata, to zaczęło do mnie dochodzić bardzo mocno, że to, że oni nie wytępili tych ludów, spowodowało, że się automatycznie z nimi zmieszali, bo nie było innego wyjścia. To nie było możliwości niewytępienia tych ludów i nie zmieszania się z nimi. Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną rzecz. Jeżeli czegoś nie wytępimy w imieniu Jezusa w naszym życiu, to się z tym zmieszamy. To się nie uda inaczej. To nie można. I dalej jest napisane, i nauczyli się ich czynów. Czyli jak się już z nimi zmieszali, to przyjęli ich kulturę. To w ogóle jest niemożliwe, żeby się nie zmieszać, a kiedy się już człowiek zmiesza, to przyjmuje kulturę, która jest kulturą antybożą. To jest antyboża kultura, popularnie zwana światem. Co to jest świat? To jest kultura antyboża. Świat to nie jest to, że ja chodzę w krótkich majtkach. To nie świat. To po prostu temperatura na to tak wpływa. Świat to jest kultura antyboża, antychrystusowa. To jest kultura, która stoi w opozycji do Chrystusa. Zrozumcie to. Stoi w opozycji. W ogóle co to jest świat? Świat to jest coś, co stoi w opozycji do Chrystusa. Do jego koncepcji, poglądów, zdania. To jest świat. I dalej jest napisane, oddawali cześć ich bałwanom, czyli kiedy oni się z nimi zmieszali i weszli w ich kulturę, to w sposób znowu automatyczny, tak? Zaczęli oddawać cześć bałwanom. Czyli im się pomylił Bóg. Wiecie, co to oznaczało, że oni oddawali cześć bałwanom? To nie oznaczało, że oni powiedzieli, my nie jesteśmy ludem Jahwe. Absolutnie. Nigdy Izrael nie zaprzeczył temu, że ich Bogiem jest Jahwe. Oni po prostu przestali rozpoznawać, jaki jest Jahwe, a jakie są bałwany. Im się to wymieszało wszystko. Im się wymieszało to. Oni mieli po prostu jeden wielki miks. Spójrzcie teraz na to, czym jest ruchy, czym są ruchy religijne. To są wielkie miksy. Tam nikt nie mówi, w naszym kraju, katolickim, cudownym kraju, nikt nie mówi, że Chrystus nie wstał z martwych. To każdy kretyn wie, że Chrystus wstał z martwych. To każdy kretyn wie, że Jezus to jest Syn Boży. To jest Polska, a nie Arabia Saudyjska. Rozumiecie, o co chodzi? To w ogóle to wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy. Tylko jest to... To wymieszanie powoduje, że ludzie, tak, zamiast szukać Boga, szukają demonów. Oni nie wiedzą. I dalej jest napisane, oddawali cześć ich bałwanom, które stały się dla nich pułapką. Te słowo stały się oznacza, że one po jakimś czasie się stały, nie od razu. Powolutku Izrael zaczął mieć
problemy. Wiecie, czym się zakończyły te problemy? Tym, że na blisko 2000 lat przestali istnieć jako państwo. Rozumiecie? Diabeł ich od tamtego czasu tak dojeżdżał. Po prostu. I 41, 42 werset jest napisane: wydał ich w ręce narodów i panowali nad nimi ci, którzy ich nienawidzili. I nabili ich wrogowie, ujarzmiając ich swoją ręką. Wiesz, jeżeli w twoim i moim życiu nie ma takiej decyzji o tym, że jesteśmy zupełnie odrębnym narodem, że wszystko to, co jest wokół nas, to jest kultura antyboża. Jeżeli takiej decyzji nie ma, jeżeli nie ma pójścia za tym, to wpada się w ręce swoich wrogów, którzy gnębią i niszczą życie człowieka. I co jest najciekawsze, ludzie nie wiedzą, co się dzieje i mówią: przecież ja jestem wierzący człowiek. Czemu w moim życiu takie rzeczy? Odpowiedź jest prosta. Nie wytępiłeś narodów Kanaanu. Chcę, żeby dzisiaj umarły ręki humanizmu u was. Chcę, żebyście, ruszając dalej w życie, wchodzili jako ludzie, którzy mają wytępić ludy Kanaanu. Niech w twojej duszy, niech w twoim środowisku, które cię otacza, nie zostanie ani jeden motyw, który jest antyboży. Masz ku temu moc. I tak, jak mocno za to się weźmiesz, tak? Tak wielki sukces ci to przyniesie. Kiedy będziesz dzisiaj się modlił, powiedz: Boże, ja obejmuję kolejne miejsca w moim życiu. Ja wchodzę na kolejne miejsca Kanaanu. I ja będę tępił, tak jak ty, Panie, powiedziałeś. I twoja kultura to moja kultura. I nie zostawię suchej nitki na wszystkim tym, co w jakikolwiek sposób próbuje mnie odłączać od twoich praw. I dopiero wtedy, Boże, światło, którym jestem, będzie prawidłowo świecić. Ojcze, ja wywyższam ciebie. Ojcze, uwielbiamy ciebie. Ty, który jesteś. Ty, który jesteś wielkim Bogiem, Ty, którego słowa są ponad wszelkimi innymi słowami. Uwielbiamy Ciebie, potężny Boże miłości, który światłem swoim przenikasz nas teraz. Wzywamy Twojego imienia, Twojego imienia.
Niech przyjdzie do przodu. Wszystkich jest do przodu. Zapraszamy. Thank you.
Ciebie, Jezusie. Uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Tobie, że dzięki Tobie mamy totalne zwycięstwo. Że dzięki Tobie każde nasze uderzenie, ono jest konkretne. Ono nie jest takie jak w próżnie, ale każda wymierzona strzała, ona trafia do celu. My ogłaszamy, że my nie chybiamy, ale że trafiamy do celu. Święty Boży Syn, przerażaj!
wszelkim chaosem, nad wszelkim zamieszaniem, nad ostatecznymi jeszcze symptomami egoizmu, nad wszystkim tym, co udaje, że jest święte, co udaje, że jest Chrystusowe. My bierzemy nad tym autorytet, nawet w naszym życiu. My bierzemy nad tym autorytet. My nakazujemy, żeby teraz te wszystkie rzeczy się ujawniły w naszym życiu. Wszystko to, co nie chwali Ciebie, wszystko to, co się patrzyło pod Chrystusowość, a tak naprawdę jest antychrystusowością. Niech to wyjdzie do wierzchu, niech to się ujawni, niech to się zamanifestuje. Ja modlę się, Ojcze, o to. Ja modlę się i ja osądzam to z miejsca autorytetu. Niech wyjdzie wszystko do wierzchu, niech to się ujawni, niech będzie tego manifestacja. Siłą, masz się odsunąć od spraw finansowych ludzi.
rozwijać się. Będziemy rozwijać naszego wewnętrznego człowieka. Będziemy zgodnie żyć z naszym wewnętrznym przekonaniem. Nie będziemy nic więcej innego robić. Będziemy ufać Twoim słowom. Będziemy przebywać z Tobą. Yeah.
Hallelujah.
dlatego wszystko mogę. W tym, który mnie umacnia. W Chrystusie Jezusie. Jestem tym, o którym Bóg powiedział. Syn Boży. Potrafię wszystko to, co Duch Święty, który jest we mnie. Osiągnę wszystko, co zaplanował dla mnie Bóg. Aniołowie Boga dbają o mnie każdego dnia. Nic mi się nie stanie. Nic mi nie będzie. Dokonam biegu. Zachowam wiarę. A teraz ogłaszam. W imieniu Jezusa. Że każda rzecz, którą posiadam.
Ośmiał. Rozumiałeś muzykę o wiele lepiej niż się. Właśnie doceniamy. W ciągu najbliższych 3 miesięcy będzie bardzo silna odbudowa w twoim życiu. Thank you.
doświadczone i obawiali się ich mowę. W imieniu Jezusa odsuń się teraz.
Nigdy nie byłam poza kościołem. Brałam autorytet
nad diabłem w moim życiu, ale od początku, kiedy oddałam Jezusowi swoje życie, byłam częścią Kościoła. Nigdy nie byłam partyzantem. Nie ma partyzanstwa, jest apostolstwo. Rozumiecie? Stań się częścią Kościoła. Podejmij taką decyzję, że szczerze chcesz przygnąć do domu. Szczerze chcesz się stać częścią Kościoła. Ja będę o tym dzisiaj mówiła kazanie. Zaraz będziemy dalej jeszcze uwielbiać Boga. Ale podejmij dzisiaj taką decyzję. Jeśli przychodzisz tutaj i karmisz się, to znaczy, że to jest twój spichlerz, że to jest twój dom. A On cię powołał i wszczepił cię do ciała. Nie powołał cię jako takiej hulającej nogi. Rozumiecie? Hulająca noga nic nie zrobi. Musi być do mózgu przyłączona. Jesteś wszczepiony do ciała. Podejmij dzisiaj decyzję, że chcesz być częścią Kościoła. To nie jest wypisanie deklaracji członkowskiej. Choć może jest i tak. U nas tak nie ma. Musisz we własnym sercu chcieć być częścią Kościoła. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że jesteśmy częścią Kościoła, że bramy piekielne nie mogą przemóc Kościoła. Kościół to niebiańska rzecz. Diabeł nie może cię ruszyć. Jeśli jesteś realną, czynną częścią Kościoła, uwielbiamy Ciebie. Wybroniłeś mnie,
świętym duchem swym. Jezu, zaufałam Ci.
Gospodzie. Nie zostaje od swoich pytań bez odpowiedzi. Przyjąć chcę. Szabar na rynek.